Dzisiaj chciałbym pokazać Wam tablicę. Dlaczego tablicę? Dlatego, że tablica, zwłaszcza w takim okresie, jaki panuje teraz, jest narzędziem, które okazuje się być całkiem przydatnym. A co zrobić, gdy wszyscy siedzimy w domach i nie możemy jej używać, a potrzebujemy przekazać lub wyjaśnić jakieś informacje naszym uczniom, lub chcemy, żeby nasi uczniowie przekazali nam informacje, które będą widoczne na przykład dla wszystkich pozostałych uczestników zajęć, możemy użyć tablicy interaktywnej. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam dwie tablice interaktywne, jedną prostszą, a drugą nieco bardziej zaawansowaną. Pierwsza z nich jest to Jamboard od Google. Jamboard od Google jest bardzo prostą i intuicyjną tablicą, pozwólcie, że przesunę siebie tutaj, która umożliwia wykonywanie najprostszych akcji, takich jak pisanie czy malowanie, i mamy do wyboru jedynie kilka podstawowych kolorów. I jeśli uznamy, że nie jesteśmy zadowoleni, mamy opcję gumki, wycieramy, ale jeśli okaże się, że chcemy usunąć całą zawartość tablicy, klikamy po prostu wyczyść ramkę. Tu mamy kursor, poniżej możemy wybrać opcję notatka, możemy napisać coś, jakąś notatkę do naszych uczniów, albo uczniowie mogą napisać do nas. Możemy również dodać, przesłać zdjęcia. Możemy przesłać z własnego dysku, użyć wyszukiwarki Google, dysku Google lub naszych prywatnych zdjęć. Dodatkową opcją, która myślę, że jest bardzo przydatna i której wcześniej nie spotkałem, jest opcja laseru. Dajmy na to, że wrzucamy naszym uczniom jakieś materiały. Przesyłamy. Powiększmy. No tu akurat jakość nie jest najlepsza jakość, ale dajmy na to, że mamy jakiś materiał, udostępniamy nasz ekran naszym uczniom i zależy nam na tym, żeby podkreślić jakieś istotne informacje. W ten sposób. Funkcja laseru działa podobnie jak funkcja kredki, z tym, że nie musimy na przykład po zamazaniu czegoś, nie musimy wracać się i wybierać znowu opcji wymaż. Po prostu bierzemy laser, podkreślamy daną informację, a po chwili to podkreślenie znika i możemy bez przeszkód podkreślać kolejne rzeczy. Zobaczcie, jak to działa. Bardzo fajne, bardzo przydatna funkcja. Jeśli na przykład uznamy, że chcemy zmienić nazwę, zmieniamy ją w bardzo prosty sposób. Właśnie tutaj, w lewym górnym rogu. Możemy również udostępnić naszą tablicę uczniom poprzez opcję udostępnij. Mamy link do udostępnienia tutaj, po prostu kopiujemy i wklejamy ją w wiadomości na Skype'ie, czy na innej, czy na Zoomie, czy na innej podobnej aplikacji i możemy wybrać, kto ma do niej dostęp. Wybieramy. Każda osoba mająca link może edytować. Włączone. Publiczne w internecie. Każda osoba w internecie może znajdować się i uzyskiwać dostęp. Włączone. Każda osoba mająca link może uzyskiwać dostęp. Czyli tylko te osoby, które chcemy, żeby miały tą tablicę, wówczas wybieramy opcję włączone. Każda osoba mająca link może obserwować naszą tablicę. Lub wyłączone. Określone osoby. Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej, klikamy więcej informacji o udostępnianiu linków. OK. Możemy również zaprosić naszych użytkowników poprzez ich nazwę lub poprzez wpisanie adresu e-mail. OK. To by było na tyle, jeśli chodzi o Jamboard. Przejdźmy teraz do innej aplikacji, która nazywa się OAWWApp,
No, nazwijmy ją po prostu może. Nazwijmy ją po prostu OAP. AWW Board. OK. Tablica ta różni się tym, że posiada nieco więcej funkcji. Możemy po, na przykład, mamy oczywiście funkcję wyboru koloru, mamy ich już trochę więcej. Możemy również wybrać własny kolor, decydować, jaki nam się najbardziej podoba. Mamy opcję gumki, opcję wycięcia, a jeśli chcemy usunąć całość, wybieramy opcję Clear Page. Możemy też rysować kształty lub koła prostokątne, wybierać ich grubość. Mamy oczywiście opcję tekstu, rozmiar, możemy powielić i usunąć nasz tekst, możemy zmienić też jego kolor. Tak jak poprzednio, możemy pisać notatki, a także możemy wrzucić na naszą tablicę jakieś zdjęcie lub PDF-a, a nawet PowerPointa. Jednak te opcje dostępne są po zakupieniu opcji, wykupieniu wariantu premium. Możemy naszą tablicę eksportować jako PDF lub jako obraz i podobnie jak poprzednio możemy udostępnić ją innym użytkownikom. Możemy udostępnić ją wszystkim, żeby mogli ją edytować, ale również możemy udostępnić ją tylko, żeby ją widzieli i możemy również udostępnić naszą tablicę wszystkim uczestnikom, ale to również po wykupieniu opcji premium. Opcja z możliwością edytowania dla wszystkich sprawdza się bardzo dobrze na zajęciach, które prowadzę. Tu mamy, również mamy opcję powiększania, pomniejszania tablicy, a tu dodatkowo, gdy pojawią się inni użytkownicy, możemy z nimi pisać w tym małym okienku czatu po prawej stronie. Dodatkowo możemy powielić liczbę stron, ale też w opcji premium. Jednak uważam, że opcje, które są dostępne w wersji podstawowej, są wystarczające i na pewno sprawdzą się w czasie prowadzenia Waszych zajęć. Pozdrawiam. Hej.